Cześć. Dzisiejszy odcinek jest trochę inny, dlatego że jakiś czas temu malowałem wałkiem maskę po to, aby sprawdzić, czy w ogóle tą metodą można coś osiągnąć. I niektórzy z Was pisali, żeby to spolerować, ale też wiele osób mi to mówiło osobiście. W dzisiejszym odcinku skupimy się na spolerowaniu tej maski po to, żeby sprawdzić, jak będzie się prezentować. Jak widzicie, nie ma biedy. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić w tym malowaniu wałkiem, to, że są pasy po wałku i że jest to metalik i to niekorzystnie wygląda. Ale na przykład, jeśli chodzi o strukturę lakieru, ciekawe, jakby to wyglądało po spolerowaniu, czy byłaby duża różnica, czy mała. Dlatego w dzisiejszym odcinku to sprawdzimy. Jak widzicie, ten lakier jest po prostu nierównomierny, dlatego że był z wałka robiony. Ale powiem Wam szczerze, że no, powłoka jest twarda i żeby tylko nie te pasy, które widać po wałku, jak na metaliku, to naprawdę byłoby to nieźle. Jeszcze zobaczymy właśnie, jak będzie po polerce, czy będzie fajnie, czy będzie niefajnie, ale ten film będzie się głównie na tym opierał, dlatego zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie, szlifierka, przekładka i papiery. To są papiery na sucho, do szlifowania powierzchni takich jak lakier. Następnie użyjemy sobie gradacji 1500, 2000 i 3000 Tryzak na wodę. To jest na sucho, bez wody. I w kolejnej części tego materiału wypolerujemy to. Zobaczycie to na filmie wraz z efektem końcowym. Ale pamiętaj, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to naprawdę dużo tracisz. Tracisz dużo ciekawych i śmiesznych też testów, dlatego subskrybuj, to nic nie kosztuje. W międzyczasie możecie zobaczyć, że ten lakier ma wiele takich niedoróbek w postaci takich dołków, bo te wszystkie kropki, które są ciemniejsze, to są dołki spowodowane tym, że było to aplikowane po prostu wałkiem. Wałek jak się kręcił, to w tych miejscach po prostu ten lakier zabierał razem z wałkiem i tutaj tego lakieru brakuje. Jak widzicie, jest tego sporo, co znaczy, że ten wałek niekoniecznie jest dobry. Aczkolwiek ktoś w komentarzach napisał, że było trzeba użyć wałka do parkietu, coś takiego. Kolejnym krokiem jest poszlifowanie teraz tego na mokro po to, aby te rysy, które były na sucho zrobione, wyciągnąć i żeby tych rys było jak najmniej. Zrobimy sobie to na wodę teraz, czyli Tryzakiem 2, 3, 1,5, 2 i 3000. Następnie wypolerujemy i zobaczycie efekt końcowy, jak finalnie to wygląda. Zobaczymy, no jestem ciekaw. Przejdźmy do podsumowania. W miejscach, w których nie widać tych kraterów pozbawionych lakieru bezbarwnego, tak to się właśnie prezentuje, jak widzicie. Jeśli patrzymy z daleka, widoczne są pasy, ale to jest raczej normalne, jeżeli się robi takie rzeczy. Jeśli chodzi o połysk, to naprawdę jest to naprawdę nieźle wyglądający element na taką abstrakcję jak malowanie wałkiem. Dlatego pokazuję Wam te miejsca, w których tak naprawdę jest najmniej tych kraterów i jak to się prezentuje.
w odbiciu lampy. Jeżeli podobał Wam się ten abstrakcyjny odcinek i ewentualnie sami też macie takie pomysły na testy, możecie pisać do mnie na Instagramie Wasze pomysły, które będą wybrane do odcinka. Jeżeli podobał Ci się odcinek, klasycznie zostaw subskrypcję oraz łapkę i komentarz. Tak się to odbija, popatrzcie. Uważam, że całkiem nieźle. O, i tu jest ten widoczny, ten odcięcie od wałka. W tym miejscu właśnie kończył się wałek przy nakładaniu warstwy i to sprawiło taki efekt. Dlatego, że po prostu ten wałek stykał się z podłożem i zostawił ten ślad. Natryskowo nie zostawiamy tego śladu, chyba że nasz pistolet jest źle umyty lub źle podaje materiał i tworzy takie pasy. Wtedy te pasy są widoczne, tylko też nie w taki sposób. Tutaj widzimy pas, który ewidentnie pokazuje nam taką linię, jakby był odcięty od taśmy. Tak to się prezentuje, moi drodzy. A z lampą prezentuje się w taki sposób. Czyli też nieźle. Nie spodziewałem się tego.